Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, to znowu ja. Więc witam w kolejnym odcinku. Ja jestem Vlocz, to jest Valkyria Chronicles. Chronicles, tak? I nie ma co czekać, moim zdaniem, dłużej. Trzeba naparzać. Sprawdzę jedną rzecz szybko. O. Dobra. Powinno działać już, bo mi zmienił... Jak odpalałem tym razem nagrywanie, zminimalizowało z jakiegoś powodu, ale już wszystko działa, wszystko jest dobrze, więc możemy jechać dalej. Ciąg dalszy tej bitwy. Tym razem już w środku twierdzy. Ona nie jest jakaś duża, ona jest po prostu w wąskim przejściu. Mamy dorwać... Salwanie. Dobra, wrogiego dowódcy, czyli Down Enemy Valkyria. Po prostu ją pokonać. Więc, jako dobry ziomek, muszę przemyśleć teraz, co zrobić. Już przemyślałem. Dobrze, że tu mamy resztki tej bramy po wybuchu. Ja przemyślałem, że daj się tu Rosie. A tu daj ta Jane. Dobra, Jane to damy... tu. Dallas damy tutaj. O. Largo. Trafiłem Largo. Był gdzieś. Tu jest. Tutaj. Eli tutaj. Marina zaś tu. No i teraz damy tutaj. Zdeployujmy. Też bym chciał dobre wieści, Warot, jakieś. Że wojna się skończyła. Albo co to jest to? Albo... Zresztą zobaczycie, co to jest marmota, bo... To będzie już niedługo. To jest 15, tak? To jeszcze 16, 17, 18. Dział. Move out, Sevens. Use the stairs and elevators on either side to head for the top. Nieznane życie. Najlepiej. Dobra. I żeby dostać się tu... Tu windy, system wind, tak? Aha, to jest lustrzanka. Dosłownie to jest lustrzanka. Tutaj budynkami się tylko różni. Samą górą. No dobra, to ja myślę, że powinniśmy zrobić tak. Pobiegniemy sobie wesoło. Tędy i tak, albo tędy. Nie rozwalając Gatlinga, nie wiem. Tędy tak, tutaj. Włączymy to. Przejmiemy albo nie przejmiemy tego. Tutaj przerzucimy to, bo czołgi tędy nie przejadą. I skoczymy tu. O mój Boże, oni mają niszczyciel czołgów tam na mur prowadzili. No to będzie wesoło. Do niej chyba trzeba tylko podbiec, mi się wydaje. No dobra, ale nie ma co czekać więcej. Zacznijmy działać, czyli rozkazy. Ja zaraz zapiszę, jak wydam te rozkazy standardowo, bo nigdy nie pamiętam, czy wszystkie dobrze dałem. Bo ich jest dużo teraz, a one są ważne. Trzeba tak, dać na uniki busta Alicji, dać busty na... A dlaczego Alicji w ogóle, a nie inny? Alicja ma najwięcej życia ze wszystkich postaci i ma te perki, które pozwalają jej na podwójny ruch i leczenie się samo. Dlatego za pamięci obudźmy demona.
can do this. Trust in yourself. Jaha. Jakby trochę w ogóle tą grę zmodyfikować, by pasowała do Jorzesenki, co nie? Tak pomyślałem ostatnio. Nie no, to trzeba by dużo zmodyfikować, przesadziłem teraz może, ale... nadałoby się moim zdaniem. Coś jeszcze? Dobra, tu chyba nie ma żadnych czołów po lewej. Po prawej są. Więc teraz zostanie zapisać i wybić całych wrogów. A jakby ten double move się odpalał co chwilę, to w sumie mamy duże szanse na to, żeby to wszystko przeżyć. Mógłbym jeszcze tamto nadać, ale... Dobra. A chcecie to może szybko jeszcze pokazać w ogóle, ile tamtą kampanię przechodziłem? 30 godzin, co nie? Tu już byłem, to była 25 chyba godzina. Ale jak drugi raz przychodzę, to to jest łatwiej. Jest, of course. To ona tak strzela. Olać się. To są ci elitarni strażnicze. Dobrze, papa. Loader. A, nie zrespiłeś. Dobra. Do widzenia. Trochę smutno, bo myślałem, że to będzie ten double move teraz. Właśnie teraz by się przydał. O, to jest dobra rzecz. A, spierdzielać. Dobry. Do widzenia. Dobrze, teraz jest double move. Dzięki temu możemy tam dobiec nawet i skosić kogoś. Dobry panu. O, fuck, czołg. O, fuck, niszczyciel czołgów. Ej, czekaj, nie jestem czołgiem. O, fuck, to strzela. Przy okazji to przyjmiemy. Ej, a ile bym w ciebie strzelał? 12. Ten był asem w ogóle. Tego nie sięgnę już. Ej, może się uda. Trafić, nawet trafiłem. Jakby teraz był double move, to byłoby świetnie. Ej, o, bramę otwarłem. Otworzyłem, czy jak to tam się mówiło. Jest double move, dobra. No i co, i nic, i co. Serio? I co ci to daje? Na pewno nie długie, szczęśliwe życie. Trzeba tak, uleczyć ją. I to już. Aiming to pal 6. Medic request. Halo? A, nie to, przepraszam. To było healing request. All right, listen up.
Soldier wounded. Get some treatment. Moving out. I'm a weapon. No, a shield. Co to dawało? Ej, weź sobie wybuchnij. Będzie śmiesznie. To był mega zmarnowany ruch. Przynajmniej tyle dobrego. Alicjo, run. Dobra, uda się. Heed me, men of the Empire, on my orders, heal your wound, fight with pride, strong to. My wounds are healed. O mój Boże. Think you can stop me? Jest git. Jest naprawdę git. Mogło być gorzej. Jak teraz trafimy w główkę, to myślę, że wygramy. Trafić wystarczająco dużo razy. Dobra. O, udało się. Dodatkowy headshot wszedł jej. O, udało się. 12 minut. Za pierwszym razem, przy pierwszej próbie. Alicja jest OP, ale jest Valkyrią, teraz jest uzasadnienie, tak? Teraz jest jakieś uzasadnienie, że o, ona jest OP. Jest OP, bo jest Valkyrią. Change my mind. Zresztą ta gra jest bardzo skomponowana tak, że można nieźle namieszać. You have defeated me. It's over. I need to ask you. Tell me. How do you live as a Valkyria? How do you deal with the weight of that all the time? I fought because I loved him. And what drove you to take up the lance? It wasn't voluntary. The truth is, I never became one because I wanted to. And even now, I still don't know what to do. It confuses me. It scares me. I see. You bear a heavy burden without the aid of purpose. So I was defeated by a girl without commitment to a cause. Freeze right there, war witch! Wieźmo wojenno, halo! Hands up! No funny business! No, nieźle. We finally bagged the Valkyria. Good work. General, there was no call for violence. She had surrendered. Watch your mouth, impertinent peasant. No tak. Evil magic. She's dangerous. The only way I'm comfortable with her is when she's unconscious. Please, Lord General, in the name of mercy, I beg you. All right then, out with it. Do with me what you will. I ask only one thing. Spare the lives of the men you've taken captive. Spare them, and let the militia escort them to their fate. No. Good idea. Rats escorting rats. Sounds like a perfect match. No, widzicie jak on patrzy. Armia, milicja to nie armia. Szczury eskortujące szczury. Bo wrogowie to szczury,
a milicja to szczury. Mimo, że nasi, nie? I'll admit, I am curious. When the time comes to make a choice, what cause will your life finally serve? Farewell. A glorious victory! Send word to Rangrease immediately. Tell them that Daemon has taken Garlandia! Tak, Daemon! Kurwa, Alicja! Alicja, nie Daemon. Kurwa, nikt nic nie zrobił tutaj. Tylko Alicja. No. Ej, będzie się dużo działo, zobaczycie. Brać się filmiki skończą, to... I can easily get used to this. It's my throne for a day. General, you look like you belong there, considering what you've accomplished. Yes, after dealing the final blow to the Empire, I proceeded to capture the Valkyria alive. Damn it, there's more glory to be had than that. Come to think of it. That promotion to marshal may not be far off. No tak, już marszałkiem chce zostać, już myśli. The crew you sent with the prisoners. When did they all leave? Well now. Let's see. I guess around 3 hours ago. Excellent. That should be enough time. For what? You're just a bird in a cage now. A cage from which you will never emerge. No. Have you forgotten yourself, witch? You are the one who has forgotten, General. What? Witness the power of the Valkyria's flame. Fed by the dying embers of her own life, it blossoms into Hell's own inferno. Mm. Hey! What are you doing? Shoot her! Let's go. Ah, you monster! Ua. Valkyria. The whole damn citadel's up and erased. Whoops. Czyli ostateczna broń Valkyrii to jest nuk. The blast claimed all of Galia's main army. No właśnie, ale całą główną część głównej armii, tej najlepszej, najlepszych jednostek została właśnie zniszczona. Bo Daemon dowodził przecież armią. Avarot milicją, no. W sensie, no, niektórymi oddziałami, tak? Bo marszałkiem mówił, że nie jest. Valkyria. So this is the purpose of your life? Wilkin! Wilkin! Bad news. Calm yourself down, El. What's bigger news than what we just saw? I just got word from Rangrease, an emergency dispatch. A massive unidentified weapon is barreling through Cloten en route to Rangrease now. What? Are you serious? Chapter 16. The Maiden's Shield. Gdzie to tak szybko poleciało? Aż samo a, ten jeden A to wam chyba puszczę jeszcze od razu. Żebyście zobaczyli, z czym będziemy walczyć. Pamiętacie tego behemota, co walczyliśmy? Easy. To jest jak pierdzieliar taki do komody.
To jest, kurde, widzicie te drzewka tam malutkie, które się uginają pod nim. No właśnie, cały ten las Wildwood, gdzie walczyliśmy, jest po prostu jak jakieś pole z kwiatkami, sobie gościu idzie po kwiatkach, tak? A massive explosion was reported at the Citadel at Ghirlandio, sir. Our rear guard and Galia's primary force were both caught in the blast and obliterated. Tak, straż tylna i ten główne siły Galii zostały właśnie zniszczone. I see. And Selvaria has performed her duty. Now nothing remains to stay our hand. Zostały te de facto te jednostki przednie właśnie. Milicja głównie też. No i z tym będziemy walczyć, dlatego myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, ale jeszcze wcześniej tak, po pierwsze zapiszemy, bo zapisywanie jest ważne, dokładnie, a po drugie zerkniemy szybko te odznaczenia inne rzeczy, no bo czas jest jeszcze, to już możecie sobie skipnąć, ja przypomnę o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu, klikaniu dzwoneczek, a mówię, my zobaczymy coś, co się odblokowało. Jestem za obudzenie wszystkich mocy, u wszystkich. To jest ciekawe, pewnie będzie kosztować 5 punktów, ale... Migit. Miło, za to utwierdzę, dostać medalik. Że tam było, bo czasem podwójnie się dzieje, ale chyba nie, chyba nic więcej tam nie ma już. Chyba zwykle wszystko naraz daje. Tak, ona naraz, to dziadziu daje oddzielnie, dobra. Nawet nie mam jej słowa dojść, co nie? Okropny jestem z tym, dobra. Dziadek, bo ty masz czasem podwójnie, żeby nie wszystko naraz, tylko... Nie, nie masz nic, no dobra. Już miałem raz taką sytuację, że miał podwójnie. Gazetka? Przeczytajmy sobie. Możecie pauzować na spokojnie. Dokładnie. A tutaj jest, że nieznany właśnie był powód eksplozji. Mówi się, że to mógł być zaplanowany wybuch arsenału imperialnego. Napełnionego bronią, prochem, innymi rzeczami, Ragnarinem. No. Ważne, że generałek nie żyje. A jeszcze Lupus. W sumie Lupus mówię też jest głupi z generałów. Jedyna dwójka dobrych rozsądnych generałów właśnie zginęła u Imperium. Więc teraz zostali szaleńcy. Maximilian też trochę mu, jak widzicie, odbija, bo jedzie potężną maszyną, to znaczy, no, to pewien sens to ma. Tutaj zobaczmy w takim razie. Co tam można? Nowy karabin z chęcią. Jakoś B. Dużo tego zostało? Chyba nie, chyba już końcówka to jest. Jeden został jeszcze. Tak, jeden został. Tutaj też polecam środkową linię. To jest ta... Tak. Tutaj to ja polecam iść jak to chce, ale zwykle zawsze poprawię i kupujcie. Żeby mieć najpierw... Bo inaczej się automatycznie przestawi, że macie przeciwpiechotną broń. Co jest bez sensu moim zdaniem. Jednostka przeciwpancerna przecież. Okej. To jeszcze mamy 3 rozdziały de facto do 18. Mamy teraz 16, będziemy robić, potem mamy 17.
No i na końcu będzie 19. Wróć, 18. Okay. Mamy tak, 16 teraz, to będzie. Widziałem tam wąwóz. Jakiś. Potem kolejny to się domyślam, co to było. I ostatni to jest final boss, jak to się mówi. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. O! Dołączył do update'u. Spoko. Tyle dużo tego. Dobra, co tam kombinuję? Tam roka jeszcze pokażcie. Nic. O! Tak, to się przyda. On ma bardzo krótkie działo, niestety. A u niego można wszystko kupować. Nic tu nie zamontuję. Może to się uda. O! To się przyda bardzo. A to jest coś dodatkowego w takim razie, z tego mi wynika. W ogóle komputer mają de facto balistyczny, tak? Teraz co to było? Pokażcie, co ten Shamrock miał. Kalkulator, dobra. Spoko, mordo, nie ma problemu. Trzeba wyszkolić naszych. To teraz trzeba wyszkolić naszych. Tak, tych mamy wymasterowanych. Idziecie. Oj, no bullet, no pain. Tak, trzeba tak zrobić. Lancera jeszcze rozważałem, ale lepiej to ogarnąć. Pod samą kolejną misję tak naprawdę. O, nowy potencjał inżynierów, super. Do widzenia teraz tutaj. I przejrzyjmy broń. A może ktoś nowy jest? Choć wątpię już o tej... Już na tym etapie gry po pewnie nikogo nowego nie ma. Dokładnie, nie ma już nikogo nowego, już gołym okiem widzę. Zresztą Warot wtedy na początku mówi, że mamy kogoś nowego, może chciałbyś na niego spojrzeć. Jeszcze lepsza kawka? Z chęcią. To tak, Aika. Dobra, dostaniesz to. I Wavy, tak? Dostajesz to. Cherry, ty jesteś ten? No dobra, zostaw sobie jakiś podcały galiański karabin. Ty, teraz Rosie. To na pewno. Co jeszcze Rosie damy? Może jakiś nowy nowaczek, nie wiem, co? Nie, nie ma. Dobra. A jeszcze na pewno tu nie znasz, nie jest... Nie, jest gorszy i to dużo. Kobi. Możesz na to wskoczyć. Dobra, no to wszyscy. Dobra, Largo. A u nich wyzmian, dobra. U was też de facto bez zmian. Chociaż
Jakby się tak uprzeć, Dallas, masz. Co to jest? No. Dobra. Idziemy więc dalej. Wszystko? Chyba wszystko. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. W tym będzie to już wszystko. Hejo!